Chyba to nie działa. Dzień dobry. Dzień dobry. Będę tak delikatnie bardzo trzymał, słuchajcie, to dobro XX i XXI wieku, bo nigdy nie wiadomo, jakiego psikusa. Może bez tego mikrofonu? Proszę? Może bez tego mikrofonu? Nie, bez mikrofonu. Ja mogę bez mikrofonu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na szczególnym spotkaniu. Koło nasze numer 6 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotyka się tradycyjnie w każdą środę o godzinie 12:00. Więc można policzyć, ile tych spotkań, nawet jak przerwa jakaś tam wakacyjna jest, to ile tych spotkań się odbywa, ale tak naprawdę dwa spotkania w roku są absolutnie szczególne. To jest spotkanie przed Bożym Narodzeniem i spotkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Takie dzisiaj właśnie mamy spotkanie. Ja nie będę objaśniał szerzej, jak ważne to spotkanie jest w naszym narodzie, to pomogą mi osoby zarówno z koła, jak i nasi goście. Natomiast chciałbym, witając wszystkich członków koła w imieniu waszym i swoim, serdecznie powitać przemiłych gości, przede wszystkim księdza proboszcza Marcina Wójtowicza. Bardzo serdecznie witamy. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Nadzorczej naszej spółdzielni, Rady pana Alfreda Brońca. Witam wiceprzewodniczącą Rady Osiedla, panią Alicję Bocińską. Już mogę powitać pana kierownika Andrzeja Osińskiego, właśnie wchodzi. Dzień dobry. Tak. No i to ze strony RSM Praga. Jeszcze uciekły mi dwie panie, ale niech się pokażą. Nasze współgospodynie, które nami się to opiekują. Jak trzeba, to proszę, gości też nas tutaj, że tak powiem, ustawiają na właściwe tory. Bo to nie tylko dzieci się czasem sprawują nie tak, jak należy. Dorośli też czasem coś zaniedbają. Tak, przepraszam tak za tą dygresję. No, chciałbym bardzo serdecznie powitać tym razem niestety jedynego przedstawiciela oddziału rejonowego, pana Marka Zakrzewskiego, szefa od mediów w oddziale rejonowym. To jest właśnie pan. Chcę powiedzieć, że pan przewodniczący Sikora wraz z małżonką z przyczyn bardzo obiektywnych, nawet niegrzecznie było, gdybym wyjaśniał, nie jest w stanie, nie mógł przybyć. Wiem o wszystko doskonale. No i niestety pani sekretarz Ula Wolańska też się rozchorowała. No i właśnie wszedł do nas pan burmistrz Krzysztof Mikołajewski. Tutaj prosimy bliżej księdza proboszcza, tak? Pan kierownik podszedł pana burmistrza po to, żeby było wszystkie miejsca zajęte. Ale to nie koniec, proszę państwa, jeśli chodzi o miłych gości. Jestem zobowiązany powiedzieć, że jeden z gości to jeszcze zanim goście, którzy przybyli, nie zdążyli przybyć, to już tu przybył. Nawet ja nie, akurat na chwilę wyszedłem, to pani kierownik musiała mi to przekazać. Pan dyrektor Olejarz przyszedł i serdecznie przeprasza, bo akurat ma premierę i jest tu obok, ale nie może być z nami. Także, ale duchem jest z nami, także informuję. No i chcę powiedzieć, że teraz pozwolę sobie, już mówiłem o pani kierownik, tak, Małgosi Kreszyłowicz, pani Jadzie Krawczyk, z którymi na co dzień tu współpracujemy, a teraz pozwolę sobie powitać gości, dwie panie, które po raz pierwszy w tym kole się pojawiły, tak. To jest pani Małgorzata Kornat, pani kierownik klubu.
To przepraszam, to my się nie znamy, to ja myślałam, że to sama pani kierownik, tak? Czyli pani Anna Koperkiewicz, tak? Zastępnie za panią Kornat Małgorzatę. Bardzo nam miło gościć panią. No i szczególnie miły, myślę, naszemu kołu gość i mnie osobiście, koleżanka Grażyna Okrasa, która jest przewodniczącą koła numer 9, które ma siedzibę w Pinokiu, a które tak naprawdę wykluło się z koła naszego, z koła numer 6. Chyba powitałem wszystkich gości, a teraz przejdziemy do objaśnienia wagi, odczuć związanych z tym spotkaniem. Prosiłbym o zabranie głosu koleżankę Lidę Konopkę.